Dzień dobry Państwu. Nazywam się Klaudia Bielińska. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania modeli 3D dachów budynków na poziomie LOT 2 według specyfikacji CITGML. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDER realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progeo Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającym niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych. Generowanie modeli 3D dachów budynków zostanie przeprowadzone w oprogramowaniu NVLIDER. W pierwszej części tego ćwiczenia wykorzystamy narzędzia przetwarzania chmury punktów, dzięki którym możemy generować produkty pochodne, takie jak m.in. dachy budynków. Dzięki automatycznym narzędziom przetwarzania chmury punktów otrzymamy wygenerowane dachy budynków w postaci poligonów, które zostaną zapisane do formatu shape, shape z, czyli shape, który posiada wartość wysokości. W drugiej części ćwiczenia zajmiemy się weryfikacją poprawności wygenerowanych budynków. Sprawdzimy, czy wszystkie dachy zostały wygenerowane i czy zostały wygenerowane poprawnie. W ostatniej części ćwiczenia dokonamy manualnej poprawy błędów. Oczywiście nie ma niezawodnego oprogramowania, które zwalniałoby użytkownika z pracy i z myślenia. W związku z tym użytkownik będzie musiał manualnie poprawić błędy. Między innymi poprawnie sklasyfikować chmurę punktów lub też narysować poprawnie poligon reprezentujący dach budynku. Przejdźmy zatem do oprogramowania NVLIDER i rozpocznijmy przetwarzanie chmury punktów i generowanie modeli 3D dachów budynków. Po otworzeniu oprogramowania NVLIDER i wczytaniu chmury punktów możemy przystąpić do przetwarzania chmury punktów. Z głównego menu NVLIDER wybierzmy zakładkę Proces i następnie Process Data, więc przetwarzanie danych. W oknie parametrów projektu musimy wybrać te produkty, które chcemy wygenerować z chmury punktów, musimy zaznaczyć obszar, z którego będziemy generować te produkty i musimy również ustawić parametry produktów. W związku z tym, że z wybranego arkusza chcemy wygenerować dachy budynków, na pewno na liście dostępnych produktów musimy zaznaczyć budynki. Pozostałe produkty możemy póki co odznaczyć. Po prawej stronie w polu możemy wpisać nazwę pliku wektorowego, do którego będziemy zapisywać generowane poligony. Natomiast po prawej stronie mamy rozwijalną listę dostępnych formatów, do których możemy zapisać generowane poligony. Format DXF, standardowy format oprogramowania CAD, jak również format Shape, który wczytywany jest przez większość oprogramowania GIS. Wybierzmy w takim razie format Shape. Przejdźmy do zakładki Area Definition, w której będziemy mogli określić obszar przetwarzania produktów. Akurat w tym przypadku wybieramy cały obszar przetwarzania produktów. Gdybyśmy jednak chcieli wybrać mniejszy obszar, możemy narysować prostokąt ograniczający ten obszar za pomocą myszki. Możemy również wpisać współrzędne takiego prostokąta, współrzędne narożników tego prostokąta, bądź też zaimportować plik wektorowy, który będzie ograniczał obszar przetwarzania. Wybieramy cały obszar, więc klikamy przycisk Entire Area i cały obszar zostanie zaznaczony. Przejdźmy teraz do parametrów produkcji generowania budynków. Parametry generowania budynków znajdują się po prawej stronie w oknie właściwości projektu. Parametry, z których możemy skorzystać, to m.in. minimum area, czyli minimalna powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych. Jest to płaska dwuwymiarowa powierzchnia budynku. Powierzchnie z obszarami mniejszymi od podanych wartości są odfiltrowywane przed kontynuacją przetwarzania. Domyślna wartość to 10 m kwadratowych. Następny parametr to Near Ground Filter Width. Ustawienie długości dla filtra blisko terenu wyrażone w centymetrach. Szczególnie przydatne dla takich obiektów jak autobusy, ciężarówki, pociągi i samochody, aby nie zostały sklasyfikowane jako budynki.
Ten proces filtracji następuje po filtracji minimalnej powierzchni. Obiekty o wysokości poniżej 5 metrów nad gruntem, które mają długość mniejszą niż podana wartość, są odfiltrowywane z klasyfikacji budynków. Domyślna wartość to 300 cm. Kolejny parametr – Buildings Point Range. Detekcja powierzchni budynków w momencie, gdy gęstość punktów nie jest taka sama w całym pliku. Ta wartość powinna być ustawiona automatycznie, jednakże jeśli gęstość jest niska, np. 1 bądź 2 punkty na metr kwadratowy lub mniej, wtedy duże budynki takie jak hangary i fabryki mogą nie zostać sklasyfikowane jako budynki. Podnoszenie wartości do 1,2 lub 1,4 pomoże w ich detekcji, ale może podnieść prawdopodobieństwo niewłaściwej klasyfikacji drzew jako budynków. Zakres od 0,5 do 1,4. Następny parametr Plane Surface Tolerance, czyli tolerancja płaskich powierzchni, również wyrażona w centymetrach. Jest to dopuszczalna pionowa tolerancja do wyszukiwania powierzchni oraz sąsiadujących punktów, szczególnie pomocne na danych, gdzie występuje wysoki poziom szumu oraz gdzie powierzchnia wymaga wyższej tolerancji. Zakres od 15 do 60 cm. Domyślna wartość podana to 30 cm. Ostatni parametr to generowanie budynków jako tzw. modeli pudełkowych, czyli Buildings as a Box Model. Gdy zaznaczymy ten parametr, możemy obliczyć budynek jako linię obwodową z jej płaskim kształtem dachu. To ustawienie jest przydatne, gdy nie chcemy dzielić budynku na kilka powierzchni. Klasyfikacja jest taka sama, ale kontur jest generowany według podanych wartości wysokości z jedną z poniższych opcji, czyli Height at Average Roof, czyli ustawiamy kontur na średniej wysokości budynku, Height at Top Roof, ustawiamy kontur wzdłuż najwyższego punktu na dachu budynku, Height at Bottom Roof, ustawiamy kontur według najniższego punktu na dachu. W tym przypadku generujemy dachy budynków, które są jak najbardziej realistyczne, które pokazują nam pełne ukształtowanie dachu budynku. W związku z tym nie korzystamy z opcji generowania budynku jako modeli pudełkowych. Wybieramy ustawienia domyślne dla powyższych wartości i klikamy przycisk Start Processing, aby uruchomić przetwarzanie i generowanie budynków. Generowanie budynków z takiego arkusza chmury punktów powinno zająć około 3 minut. Po zakończeniu przetwarzania otrzymaliśmy powiadomienie, że przetwarzanie zostało zakończone i jesteśmy przełączeni do trybu QA. Kliknijmy OK, aby zamknąć powiadomienie. Tryb Quality Assurance umożliwia edycję danych oraz dodawanie obiektów w miejsca, w których nie zostały one wygenerowane, a powinny się tam znajdować. Przeglądając warstwę punktów oraz warstwę wektorów i porównując te warstwy ze sobą, możemy zauważyć, że nie każdy obiekt w postaci punktów ma swój odpowiednik w warstwie wektorowej. Najczęstszymi błędami w procesie automatycznego wyszukiwania i generowania budynków są m.in. błędna klasyfikacja budynków, brak ciągłości punktów reprezentujących budynki, np. część budynku została zasłonięta. Przyjrzyjmy się zatem warstwie punktowej i warstwie wektorowej, które powstały z przetwarzania chmury punktów. W menadżerze warstw oprogramowania NVLeader wyświetlone są zarówno warstwy wektorowe i warstwy punktowe. Przybliżmy się do obszaru, na którym znajdują się budynki. Widzimy, że każdy budynek, każda właściwie powierzchnia dachu ma reprezentujący ją poligon. Poligony reprezentowane przez wektory pokolorowane są na żółto. Natomiast chmura punktów reprezentująca budynek, reprezentująca klasę budynki, pokolorowana jest na żółto. Gdy wyłączymy widoczność chmury punktów, zobaczymy jedynie żółte poligony przedstawiające dachy budynków. Sprawdźmy, czy wszystkie dachy mają swój poligon. Oczywiście, nie wszystkie dachy zostały wygenerowane. Takie dachy, które nie zostały wygenerowane, możemy manualnie wyedytować i w miejsce chmury punktów, która reprezentuje ten dach, możemy wstawić poligon przedstawiający powierzchnię dachu budynku. Zidentyfikujmy teraz, który budynek nie posiada swojej warstwy wektorowej, czyli poligonów, które reprezentują jego dach. Widzimy, że na tym obszarze większość z budynków została wygenerowana poprawnie.
ponieważ posiadają one poligon reprezentujący dach. Ale akurat na przykład w tym miejscu znajduje się budynek, który został przypisany do klasy budynki. Chmura punktów została pokolorowana na żółto, ale dach nie został obrysowany poligonem. W związku z tym możemy taki budynek poddać edycji i manualnie narysować poligony reprezentujące dach budynku. Aby rozpocząć edycję dachu budynku, musimy najpierw zaznaczyć powierzchnię, którą chcemy edytować. W takim razie kliknijmy dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybraną chmurę punktów i wybierzmy korekcję budynku. Wybieramy opcję Nowa korekcja i następnie w oknie korekcji wybieramy Building Set. Następnie wybieramy New Building, czyli nowy budynek, stawiamy nową powierzchnię dachu. Po chwili zostanie otworzone okno profilu poprzecznego. W tym oknie profilu poprzecznego możemy spojrzeć na chmurę punktów pod innym kątem. Oczywiście będzie również bardzo pomocne, jeżeli nieco przekręcimy chmurę punktów i spojrzymy na chmurę punktów również pod innym kątem. Widzimy, że w oknie profilu poprzecznego chmura punktów reprezentująca dach budynku została wyświetlona. Jest to właśnie ta żółta powierzchnia, żółta chmura punktów, ale został tu również wyświetlony czerwony kwadrat. Ten czerwony kwadrat reprezentuje właśnie powierzchnię dachu budynku. Najpierw zaczniemy od edycji pierwszej z powierzchni dachu budynku. Wierzchołki tego prostokąta możemy rozmieścić tak, aby objęły one całym swoim obszarem zakres powierzchni dachu budynku. Oczywiście ta powierzchnia dachu budynku, którą teraz edytujemy, jest powierzchnią bardzo płaską i jak najbardziej wystarczą nam jedynie do edycji, do narysowania cztery wierzchołki. Gdyby jednak powierzchnia była bardziej skomplikowana i potrzebowalibyśmy więcej wierzchołków, w każdej chwili więcej wierzchołków możemy dodać. Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na czerwonej linii tego prostokąta i wybranie Add Point, czyli dodaj punkt, dodaj wierzchołek. Gdy już obrysujemy całą powierzchnię dachu, należy tą powierzchnię zapisać, więc należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na czerwonej linii, na czerwonym punkcie i wybrać Save Correction, czyli zapisujemy poligon reprezentujący powierzchnię dachu. Okno profilu poprzecznego możemy zamknąć i spójrzmy, widzimy teraz, że połowa właściwie budynku i jedna powierzchnia dachu została narysowana. Teraz wyedytujemy również drugą powierzchnię dachu. Wybierzmy chmurę punktów, którą będziemy edytować. Kliknijmy dwa razy prawym lewym przyciskiem myszy. Wybierzmy New Correction, nowa korekcja, następnie Building Set i New Building, aby narysować drugą powierzchnię dachu. Widzimy tutaj również żółtą chmurę punktów reprezentującą powierzchnię dachu, czerwony prostokąt, który za chwilkę będziemy edytować. Poza tym mamy również podgląd na wierzchołki powierzchni, którą przed chwilką narysowaliśmy. I dzięki temu, że widzimy te wierzchołki, wierzchołki nowej powierzchni, możemy dociągnąć do wierzchołków powierzchni, która już została narysowana. Więc przeciągnijmy wierzchołek do wierzchołka, jednej z powierzchni do drugiej powierzchni i przeciągnijmy również pozostałe wierzchołki tak, aby objęły całą powierzchnię żółtej chmury punktów. Aby zapisać powierzchnię, wybierzmy prawym przyciskiem myszy Save Correction, zapisujemy korekcję i druga powierzchnia dachu została narysowana. Możemy obrócić chmurę punktów, aby sprawdzić, czy rzeczywiście obydwie płaszczyzny dachu zostały narysowane. Jak najbardziej. Teraz nasz budynek ma już poligony, które reprezentują powierzchnię dachu. Widzimy tutaj również dwa czerwone trójkąty. Są to trójkąty tak zwane correction markers, czyli trójkąty informujące nas o tym, że na tej chmurze punktów została wprowadzona jakaś zmiana i jakaś korekcja. W ten sposób wstawiliśmy nowe poligony reprezentujące dach. W przypadku, gdyby okazało się, że te poligony zostały przez nas źle narysowane bądź też źle wygenerowane przez oprogramowanie, mamy możliwość edycji tych poligonów. Wystarczy, że zaznaczymy taki poligon, klikając na niego dwukrotnie i z kolei z listy dostępnych opcji wybierzemy opcję Edit Building Contour. I ponownie zostaniemy przeniesieni do okienka profilu poprzecznego,
w którym właśnie możemy edytować poligon reprezentujący dach budynku. Możemy go nieco dopracować, możemy dociągnąć, obrysować i następnie musimy zapisać korekcję. Korekcja zostanie zapisana, dach budynku zostanie poprawiony, możemy zamknąć okienko. Widzimy również, że niektóre dachy budynków zostały błędnie obrysowane. Taki dach budynku możemy usunąć, bądź też możemy poddać edycji. Teraz pokażę, jak możemy usunąć fragment dachu budynku. Wystarczy, że wybierzemy poligon, który chcemy usunąć, dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy i z kolei na liście dostępnych opcji wybierzemy Delete Building Contour, czyli usuń kontur budynku. Ten kontur zostanie usunięty i budynek zostanie zmodyfikowany. Jedna z powierzchni została usunięta. I oczywiście w miejscu korekcji informujący nas o korekcji czerwony trójkąt. Oczywiście teraz moglibyśmy poddać edycji wybrany poligon, tak żeby on objął całą swoją powierzchnią dach budynku. Zapisujemy korekcję. Korekcja została zapisana i dach budynku został teraz zmodyfikowany. Po zmodyfikowaniu dachów budynku, po wprowadzeniu zmian, oczywiście musimy te zmiany zapisać. Aby te zmiany zapisać, musimy najpierw wyjść z trybu QA, czyli z tego trybu edycji chmury punktów, edycji poligonów. Zamknijmy tryb QA, odklikując ikonkę na głównym pasku narzędzi i następnie musimy wyeksportować utworzone przez nas poligony. Czyli wybierzmy z głównego menu Envy Leader opcję File, następnie Export. Eksportujemy budynki, więc wybieramy Buildings i z listy dostępnych formatów wybierzmy format Shape, bo do tego formatu zapisaliśmy właśnie generowane poligony dachów budynków. Gdy klikniemy OK, plik Shape zostanie zaktualizowany i poligony zapisane w tym pliku Shape zostaną również zmodyfikowane, zapisane bądź też usunięte te, które usunęliśmy. Kilka kroków, kilka minut zajęło nam przetwarzanie chmury punktów i wygenerowanie dachów budynków. Podsumowaniem naszej pracy i podsumowaniem tego ćwiczenia może być wyświetlenie wygenerowanych przez nas dachów budynków w trójwymiarze. Zatem z głównego paska narzędzi Envy Leader wybierzmy 3D Viewer, taką przeglądarkę trójwymiarową, w której będziemy mogli zwizualizować wygenerowane budynki. W przeglądarce 3D możemy teraz zobaczyć przygotowane przez nas budynki, dachy budynków. Możemy również tutaj obrócić sceną, przybliżyć się, oddalić do przygotowanych przez nas budynków. Oczywiście tak przygotowane dane mogą być bardzo dobrym materiałem do kolejnych analiz w innym oprogramowaniu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialider.gugik.gov.pl.